Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskiej wiadomości tygodnia 42.2019 roku. Policja serwuje wegańskie posiłki aktywistom klimatycznym. Londyńska Policja Metropolitańska zamówiła dodatkowe wegańskie posiłki dla aresztowanych w związku z akcją protestu klimatycznego Extinction Rebellion. Do tej pory aresztowano 1300 osób. W kwietniu podczas poprzedniego takiego protestu w stolicy Anglii policja niestety nie miała wystarczającej ilości wegańskich posiłków. Teraz jednak według inspektora Briana Smitha wybór roślinnych opcji jest naprawdę spory, a dojechała nawet dodatkowa paleta z posiłkami. Według Smitha w areszcie serwowana jest rekordowa ilość wegańskich posiłków. Nie wszyscy protestujący są negatywnie nastawieni do policji. Jeden z aresztowanych napisał nawet podziękowanie dla służby mundurowej za ich profesjonalne podejście do sprawy. Misją Extinction Rebellion jest ogłoszenie przez rząd stanu wyjątkowego oraz by wraz z rokiem 2025 suma netto emisji dwutlenku węgla wyniosła 0. Według naukowców dieta roślinna jest znacznie bardziej efektywnym posunięciem w redukcji emisji dwutlenku węgla niż zmniejszenie ilości lotów czy zakup elektrycznego samochodu. Kontrowersyjna reklama Tesco zdenerwowała farmerów. Nowa reklama wegańskich kiełbasek mocno zdenerwowała Narodowy Związek Farmerów. Reklama przedstawia ojca, który przyrządza tradycyjną potrawę używając wegańskiego zamiennika kiełbasek po tym, jak jego córka oznajmia mu, że nie chce już zjadać zwierząt. Prezes związku napisał do Tesco, że reklama demonizuje mięso i stwarza kolejny problem dla i tak już słabnącego rynku wołowiny. Według BBC przychody farmerów w zeszłym roku zmalały o 23%. Prezes roślinnych innowacji w Tesco stwierdza jednak, że reklama nic nie demonizuje, a jedynie łączy fakty, mówiąc, że mięso pochodzi od zwierząt. Reklamy mięsa, które są wyświetlane w telewizji, nie pokazują tego, co się dzieje za ścianami rzeźni. Whoopi Goldberg sprowokowana przez wegańskie mięso. Szczerze powiedziawszy, zawsze lubiłem tą aktorkę, jednak jej ignorancja i brak logicznego podejścia do całej sytuacji wzbudziły we mnie pewien niesmak. Aktorka w programie The View broniła swojego prawa do jedzenia bekonu, mówiąc, że nie chce nie mieć wyboru, że bardzo lubi bekon i nie chce, jak ktoś nie chce, to nie musi go jeść, ale nikt nie powinien jej mówić, co ma jeść. Myślę, że taka wypowiedź jest jeszcze akceptowalna, jednak wszystko by było dobrze, gdyby nie dalsze wywody aktorki. Chcę mieć wybór mojego własnego ciała. Chcę mieć wybór tego, co do mojego ciała wchodzi, mówi Whoopi. Jestem jednak ciekaw, co z ciałami zwierząt oraz ich własnym wyborem. Wegańscy fani aktorki są zniesmaczeni, a jej wypowiedzi wywołały ogromną burzę w internecie. Laboratorium znęcające się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Te materiały filmowe obiegły już całą Polskę i świat. W laboratorium w Niemczech, w którym nagrano straszliwe materiały pokazujące badaczy znęcających się nad zwierzętami, przeprowadzane jest obecnie dochodzenie. Materiały filmowe pokazywały małpy unieruchomione w specjalnych urządzeniach, straszliwych urządzeniach oraz schorowane i umierające psy, które wyraźnie potrzebowały pomocy. LPT, czyli Laboratorium Farmakologiczno-Toksykologiczne, jest małą, rodzinną placówką, która jest kontraktorem przeprowadzającym eksperymenty dla dużych firm. LPT otrzymało zarzuty szczególnego okrucieństwa wobec zwierząt. Póki co odmawiają komentarza na ten temat. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To by było dzisiaj na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten kolejny, nieco krótki odcinek,
to zapraszam do dawania łapki w górę, zapraszam do wspierania mnie w jakikolwiek sposób, udostępniania, polubienia tego filmu, subskrypcji czy subskrypcji na Facebooku. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.